Witam Państwa na pomocowej konferencji. Wynik wszyscy znamy. Trener gości, pan Kamil Kieryś, który w swojej karierze miał przyjemność pracować z takimi szkoleniowcami jak na przykład Paweł Janas czy Rafał Latowski. Witam w Świnoujściu, panie trenerze, chyba pierwszy raz. W Świnoujściu? Nie, drugi raz. Ostatni raz byłem w 1993 roku, ale to w innej roli. W innych celach. No i prosimy oczywiście o komentarz do spotkania. Znaczy, przyjechaliśmy tutaj z zamiarem zdobycia 3 punktów. Zakładaliśmy sobie przygotowania do tego spotkania, żeby wszystko zrobić, żeby z tego gorącego terenu wywieźć 3 punkty. Teraz na gorąco po meczu no, musimy zaakceptować ten punkt. Punkt zdobyty na wyjeździe. Do tej pory zdobyliśmy tych punktów już dużo na wyjazdach, ale tak naprawdę każdy z tych wyjazdów jest bardzo trudny. W żadnym z tych spotkań tych punktów nie otrzymaliśmy za darmo. Przeciwnik też stawia wysoką poprzeczkę swoją grą ofensywną, także nie było łatwe i tutaj tak naprawdę nie był to mecz tak klarownych sytuacji z naszej strony. Stwarzaliśmy troszkę więcej, powiedzmy, sytuacji takich pośrednich po przerwie. Jedna z nich zakończyła się strzałem dobra zmiana Michała Renusza. Szkoda z perspektywy meczu, że prowadząc 1-0 jak gdyby remisujemy tutaj w Świnoujściu, ale to co powiedziałem, musimy zaakceptować ten punkt. Jeżeli chodzi o stratę bramki, naszej bramki, to myślę, że też był taki moment właśnie troszkę, który się nie powinien zdarzyć, bo mieliśmy odbiór piłki, mieliśmy piłkę w środkowej strefie, mogliśmy dobrym podaniem zaskoczyć flotę Świnoujścia, a tam nastąpiło złe podanie, zły wybór. Flota szybko wykorzystała brak naszych zawodników w bocznej strefie i oskrzydliła akcję i w ten sposób tą bramkę straciliśmy. Ale w tej chwili musimy myśleć o następnych spotkaniach. Mamy 28 oczek, będziemy przygotowywać się do kolejnego meczu u siebie i głowy do góry i walczymy o kolejne 3 punkty w następnym spotkaniu. Dziękujemy bardzo. Tak, przedstawimy oczywiście. I trener gospodarzy, pan Bogusław Baniak. Znaczy, z tym gorącym terenem to może było pół roku temu, Kamil, ale muszę powiedzieć, ja też do tego meczu się przygotowaliśmy mocno, bo widzieliśmy, że to jest mecz taki na przełamanie. Do tej pory żeśmy grali i naprawdę dobre recenzje zbieraliśmy i nawet byliśmy gdzieś tam bardzo wysoko w tabeli. Później się to gdzieś to wszystko sypnęło, gdzieś tam jakiś krach nastąpił i psychologiczny i faktycznie i na taki na dodatek mecz chyba z najlepszym zespołem, bo to trzeba przyznać z Bełchatowem, który zmierza tak milowymi krokami do ekstraklasy. Kiedy padła po rykoszecie bramka, to faktycznie to można było już ręce załamać i głowę spuścić, ponieważ no, nie dość, że takie bramki oczywiście padają, ale to już w tym momencie po pierwszej połowie, kiedy mamy czytelne sytuacje, 8 minuta, głowa, gdzie malarz kapitalnie to wybronił, wybrania strzał sam na sam śpiączki. I po pierwszej połowie no, natknęło mnie optymizmem, że możemy się pokusić nawet o 3 punkty, bo faktycznie mecz był wyrównany z przewagą optyczną i operacją piłką po stronie oczywiście Bełchatowa. Ale my w tym meczu, ja chciałem strasznie pochwalić chłopców za to, że z liderem tabeli, że po takim jakichś ciosach w ostatnich meczach, że potrafili się podnieść, że walczyli do końca i jeszcze przy odrobinie szczęścia ten wynik się mógł ułożyć różnie, bo już zespoły dwa się otwarły kompletnie i grały o komplet punktów. Myślę, że ta sytuacja ostatnia zadrżało mi serce, kiedy pan Piasecki gwizdnął i pokazał żółtą kartkę zawodnikowi Bełchatowowi, bo w innych sytuacjach, czy we wcześniejszych meczach pokazywał przeciwko nam rzuty karne, ale punkt cenny z takim silnym przeciwnikiem. Życzę Kamil tobie i całemu środowisku, żebyście wrócili do Ekstraklasy. Dziękuję bardzo. No i proszę tradycyjnie, czy są pytania jakieś? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo.